Dzień dobry, nazywam się Karol Majszak, jestem starszym testerem automatyzującym. W Alcom Software Consulting pracuję już ponad 5 lat. Jest również z nami Kamil Sobieciak. Dzień dobry, nazywam się Kamil Sobieszak, jestem wiodącym testerem w Alcom Software and Consulting od ponad 5 lat. W dniu dzisiejszym zaprezentujemy Państwu webinar pod tytułem Efektywne testy, czyli jak ograniczyć koszty testów, zachowując wysoką jakość oprogramowania. Agenda naszego spotkania jest następująca. Na początku odpowiemy na pytania, po co testujemy oprogramowanie i kiedy warto to robić, jakie podejście do testów jest najefektywniejsze. Następnie opowiemy o tym, jakiego rodzaju testy warto włączać w swoją strategię QA. Odpowiemy także na pytanie, czy testy automatyczne są opłacalne oraz w jaki sposób wybierać obszary, które będą obejmowane testami automatycznymi. Na koniec opowiemy o tym, co nas, Alcom Software Consulting, wyróżnia w podejściu do testów automatycznych i procesu QA. Po krótkim podsumowaniu zaprosimy Państwa na krótką sesję Q&A. Pierwsze pytanie do Kamila. Po co testować oprogramowanie? Oprogramowanie testujemy głównie po to, aby zapewnić wysoką jakość dostarczanych rozwiązań potencjalnych klientom. Przez tą wysoką jakość oprogramowania rozumiemy oprogramowanie, które jest wolne od błędów i spełnia oczekiwania użytkowników końcowych. Ale jest tutaj również inny aspekt techniczny związany z jakością kodu, który rzutuje nam później na koszty utrzymania takiej aplikacji po wdrożeniu. Zapewne każdy z nas się spotkał z jakąś awarią, która była mniej bądź bardziej poważna, ale każda z tych awarii wpływała na odbiór produktu i na wizerunek całej firmy. W historii zdarzało się wiele awarii, które przynosiły ogromne straty finansowe, a jak wiadomo, każdy z nas chce unikać takich awarii. Odpowiadając teraz na drugą część pytania, kiedy warto testować, tak naprawdę powinniśmy sobie tutaj powiedzieć, że testować powinniśmy na każdym etapie cyklu wytwórczego, a im wcześniej rozpoczynamy nasze testy, tym znacząco obniżamy koszty i ryzyko. Trzeba tutaj sobie też powiedzieć, że testerzy odgrywają różną rolę w zakresie, w którym się znajdujemy, przyjętej metodyki w projekcie. Jednak warto tutaj podkreślić, że najlepszym rozwiązaniem jest znajdywanie błędów zaraz po ich wytworzeniu. Dzięki temu unikniemy, że kolejne warstwy kodu, które będą dostarczane do naszego programowania, nie przykryją nam tych błędów, a ich znalezienie i poprawa będą mniej czasochłonne. Różnice w koszcie usunięcia błędu w zależności od momentu, w którym go wykryjemy, możemy tutaj zobaczyć na przygotowanej analizie przez Johna Capersa. Możemy tutaj zobaczyć, że większość błędów pojawia się w kodzie już na wczesnych etapach projektu, a im później jesteśmy w kolejnych etapach cyklu wytwórczego, tym koszty wzrastają w bardzo szybkim tempie. Jeśli zaczynamy swoje testy na wczesnych etapach, możemy znacząco obniżyć te koszty naprawy błędów. Tak jak wcześniej Państwo mogli zaobserwować tą analizę, przygotowaliśmy również symulację, na podstawie której możemy stwierdzić, jak duże znaczenie ma wczesne testowanie w stosunku do kosztów. Widzimy tutaj dużą różnicę między pierwszą symulacją, gdzie większość błędów została wykryta na wczesnym etapie, a symulacją trzecią, gdzie tych błędów zostało wykrytych znacznie mniej. Możemy też zobaczyć również przy tej drugiej symulacji, gdzie tych błędów nie pojawiło się dużo w kolejnych etapach, to koszty wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu do pierwszej symulacji. Trzeba tutaj podkreślić, że nawet niewielka różnica błędów, która pojawia się na kolejnych etapach, ma znaczący wpływ na całościowe koszty naszego przedsięwzięcia. Dlatego warto tutaj powiedzieć, że nasze testy powinniśmy rozpoczynać jak najwcześniej. Karol, do Ciebie pytanie, jakie podejście do testów jest najefektywniejsze? Najefektywniejsze podejście do testów będzie się znacząco różnić ze względu na to, jaki produkt jest obiektem testów.
Zawsze powinniśmy odpowiednio dopasowywać proces testowy do naszych potrzeb. Całkiem inaczej będziemy testować grę komputerową, której czas życia jest krótszy i która nie wymaga częstego wdrażania zmian, niż system do usług bankowych, który ma działać przez 5 czy 10 lat, cały czas rozwijając swoje możliwości, aby oferta banku była atrakcyjna dla klienta końcowego. Należy wziąć też pod uwagę metodyki, w jakich rozwijany jest nasz produkt. Sama efektywność może zmienić się w zależności od wielkości zespołu testowego w danej metodyce. Dla przykładu Waterfall w wcześniejszych etapach, kiedy obciążenie zespołu testowego jest mniejsze, możemy w tych etapach bazować na własnych testerach, natomiast w momencie, gdy przychodzimy do fazy testów, gdzie potrzebujemy dużo więcej testerów, możemy zrealizować testy, wykorzystując zewnętrzne zespoły QA. Pamiętajmy też, że ze względu na to właśnie, jakie metodyki używamy, będziemy potrzebować innych testów. Mam tu na myśli typy testów. I tutaj pojawia się właśnie te kolejne pytanie z naszej agendy. Jakiego rodzaju testy warto włączać w strategię QA? Dokładnie, tak jak wcześniej powiedziałeś, Karol, to w zależności od metodyki i etapu procesu wytwórczego, na którym obecnie się znajdujemy, powinniśmy dobierać odpowiedni rodzaj testów. Powinniśmy sobie również powiedzieć w tym momencie na temat stosunku kosztów takiego procesu testowego do kosztów całego projektu. Bazując na doświadczeniu i analizie efektywności naszych projektów, takie koszty procesu testowego zazwyczaj stanowią około 20% kosztów całego projektu. Każdy rodzaj testów przynosi nam zyski dla naszego projektu, ale trzeba powiedzieć sobie, że wykonywanie jednak wszystkich testów na tym może być. Warto też powiedzieć, że niektóre testy, niektóre systemy mogą wymagać od nas więcej testów bezpieczeństwa, inne na przykład więcej testów wydajności. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że bardzo ważne jest, aby nasze testy rozpoczynać na jak najwcześniejszym etapie cyklu wytwórczego. Dlatego tutaj warto wspomnieć o testach statycznych, które powinniśmy wykonywać już na wczesnych etapach, które polegają na przeglądzie dokumentacji między innymi. Co nam to daje? Pozwala nam to uniknąć wyeliminować wszelkie niespójności, które pojawiają się już na wczesnych etapach. Dzięki temu unikniemy błędnej implementacji kodu, co się oczywiście wiąże z ograniczeniem kosztów naprawy błędów w późniejszych etapach. Takie testy jak testy jednostkowe, testy modułowe, integracyjne bądź też akceptacyjne powinny znaleźć się tak naprawdę w każdym projekcie. Inną ważną kwestią, innym rodzajem testów są testy regresji, które możemy wykonywać zarówno manualnie, jak i też automatycznie. Dlatego warto tutaj się skupić nad tym tematem wdrożenia takich testów automatycznych do naszych projektów. Karol, i tutaj właśnie pytanie do ciebie, czy nam się te testy automatyczne opłacają? Testy automatyczne w tym pytaniu można porównać trochę do innych zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Wszystko zależy od skali projektu. Jeżeli tworzymy system na setki tysięcy linii kodu, to jak najbardziej będzie nam się to opłacało. Nie możemy tego powiedzieć w przypadku małego modułu, który ma kilkaset linii kodu. Czasem opłacalność tworzenia testów automatycznych zależy wprost od tego, co będziemy testować. Przykładem mogą być tutaj wcześniej wspomniane gry, gdzie testy automatyczne wdrażane są bardzo, bardzo rzadko ze względu na to, że wymagałyby one bardzo wysokiej złożoności, która po prostu nam się nie opłaca. W takim przypadku często wykorzystywana jest automatyzacja procesów związanych z testami, tak aby testerzy manualni mogli wykonywać swoją pracę efektywniej. Tak jak powiedziałem wcześniej, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że opłaca się to robić w przypadku dużych systemów, w których dane moduły podlegają częstym zmianom. Wykonywanie testów manualnych w takich systemach byłoby mało opłacalne ze względu na potrzebę powtarzania tych samych czynności wielokrotnie. W zwinnych projektach natomiast
opartych na kulturze DevOps, gdzie zmiany dostarczane są czasem kilka razy dziennie. Nie mamy czasu na wykonywanie testów manualnych i tam testy automatyczne są bardzo często podstawą ze względu na to właśnie, na to, jak szybko są wykonywane. Mówiąc o opłacalności, musimy też wspomnieć o kosztach. Często słyszymy, że takie stwierdzenie, że testy automatyczne są drogie. Jest to związane z różnym stosunkiem kosztów do faktycznych efektów w tym samym czasie. Jak widzimy na wykresie, koszty testów manualnych rosną liniowo, natomiast w przypadku testów automatycznych na początku mamy większy koszt, natomiast docelowo koszt testów automatycznych jest niższy. Jest tak dlatego, że w przypadku testów manualnych płacimy zawsze za koszt wykonania testu. Natomiast w przypadku testów automatycznych płacimy za jego implementację, a koszt wykonania jest bardzo niski, a czasem nawet zerowy. Z obserwacji wynika, że ten punkt przełamania, kiedy testy automatyczne są bardziej opłacalne od testów manualnych, możemy osiągnąć już w momencie drugiego czy trzeciego wdrożenia. Oczywiście jest to zależne od bardzo wielu czynników, jednak jak widać, nie jest to jakiś nierealny czas. Ważną kwestią, którą musimy poruszyć w przypadku testów automatycznych, który zaprezentuję na przykładzie naszego case study, na wykresie widzimy błędy produkcyjne. Natomiast zieloną linią oznaczony jest moment wprowadzenia testów automatycznych przy zachowaniu kosztów całego procesu testowego. Mam tu na myśli po prostu rozpoczęcie wytwarzania testów automatycznych na koszt testów manualnych, czyli zmniejszając po prostu udział testów manualnych w projekcie. Dzięki temu, że wprowadziliśmy testy automatyczne akurat w tym momencie, udało nam się zmienić krzywą trendu, która rosła. Co prawda ona jeszcze chwilę rosła, co było związane właśnie z tym, co widzieliśmy na początku, że na poprzednim slajdzie, że te koszty są wyższe, natomiast dużych efektów, natomiast z czasem te efekty są widoczne, przez to, co widzimy właśnie na zmniejszeniu ilości błędów produkcyjnych. Co warto wziąć pod uwagę, planując testy automatyczne? To tak jak powiedziałem wcześniej, po pierwsze to, co rozwijamy. W przypadku gier raczej nie jest to opłacalne, ale w przypadku sklepu internetowego i platformy integracyjnej jak najbardziej. Warto wziąć też pod uwagę technologię, w jakiej rozwijamy nasz system. Jeżeli korzystamy z technologii bardzo nowych, testy automatyczne mogą mieć trochę wyższy koszt ze względu na to, że informacje o efektywnym testowaniu danego frameworku czy danej technologii nie są jeszcze rozpropagowane w internecie, przez co nasi testerzy będą musieli włożyć trochę więcej pracy na to, aby realizować nasz system. Bardzo ważna jest też strategia rozwoju. W związku z tym, że testy automatyczne najbardziej opłacalne są w dłuższym czasie, warto wziąć pod uwagę to, jaki jest nasz planowany czas projektu, liczbę wydań i ich częstotliwość, czy metodykę projektu, gdzie niektóre metodyki mogą być mniej efektywne kosztowo w przypadku testów automatycznych. To, co jest kolejnym elementem, który jest bardzo ważny, to planowane pokrycie. Jeżeli źle zaplanujemy swoje pokrycie, to testy automatyczne mają bardzo znikomą szansę tego, żeby być konkurencyjne względem testów manualnych. Dlatego tutaj pojawia się kolejne pytanie. W jaki sposób należy wybierać obszary, które będą obejmowane testami automatycznymi? Tutaj powinniśmy sobie ponownie powiedzieć, że to jest zależne od tego, co rozwijamy. Ale powinniśmy pamiętać o pewnych zasadach, które możemy wykorzystać przy identyfikacji takich obszarów, które chcemy zautomatyzować w pierwszej kolejności. Pierwszym z takich kryterium, taką zasadą są kluczowe biznesowo funkcjonalności. Dlaczego
akurat te funkcjonalności powinniśmy automatyzować w pierwszej kolejności, ponieważ ich awaria spowodowałaby największe straty. Możemy się o tych kluczowych funkcjonalnościach dowiedzieć z wszelkich modeli BPMN, bądź też nawet uzyskać informacje od samych użytkowników. Dlatego warto jest, aby takie funkcjonalności były automatyzowane w pierwszej kolejności. Innym kryterium, na podstawie którego możemy się zasugerować, które obszary zautomatyzować w pierwszej kolejności, są raporty z narzędzi, gdzie zgłaszamy błędy, na przykład z Jiry. Możemy się w ten sposób dowiedzieć, które moduły miały najwięcej błędów i które warto zautomatyzować w pierwszej kolejności, żebyśmy się nie musieli martwić, że wykonując testy innych funkcjonalności, inne moduły nie działają poprawnie. W naszej pracy wykorzystujemy również narzędzia do behawioralnej analizy kodu. Mam tutaj na myśli Codecina, który pozwala nam identyfikować tak zwane hotspoty, czyli określić miejsca, które powinny podlegać pierwszej kolejności automatyzacji. Taki raport z kodu może nam określić plan pracy nad całym długiem technologicznym. Warto tutaj również wspomnieć o zasadzie Pareta, która głosi, że 20% kodu generuje nam 80% błędów. Wniosek jest tutaj jeden, że możemy zwiększać pokrycie kodu, ale będzie przynosiło to coraz mniejsze efekty. Karol, a co nas wyróżnia takiego w podejściu do testów automatycznych i procesy QA? Według mnie pierwsza rzecz, która nas wyróżnia, to doświadczenie w dobrym dopasowaniu projektu testów automatycznych do testowanego systemu. Dzięki temu to dobre dopasowanie daje nam dużą efektywność po prostu kosztową. Kolejna rzecz, która nas cechuje, to pragmatyczne podejście do zakresu i obszarów testowania, właśnie skutkujące po raz kolejny zmniejszeniem kosztów. W tym momencie, korzystając z wspomnianej przez Ciebie, Kamil, zasady Pareta, zwiększamy różnicę kosztową między testami automatycznymi a testami manualnymi, oczywiście na korzyść testów automatycznych, przez to, że testując mniej i testując automatycznie, mamy takie same efekty względem wydajności. Kolejną ważną rzeczą, którą cały czas pamiętamy i którą wykonujemy, co nie jest zawsze robione, to zapewnienie ciągłego życia projektu testów automatycznych, pozwalające zabezpieczyć się przed nieefektywnością wykonywanych testów. Mam tu na myśli paradoks pestycydów, gdzie po pewnym czasie, jeżeli cały czas wykonujemy te same testy, nie przynoszą one nam efektów, natomiast zaraz obok mogą pojawić się błędy. Dlatego bardzo ważne jest to, aby utrzymywać ten projekt testów automatycznych przy życiu, żeby on się zmieniał i przynosił nam efekty w postaci kolejnych wykrytych zgłoszeń. Kolejnym naszym atutem jest maksymalna automatyzacja i mam tu na myśli nie tylko testy automatyczne, ale również automatyzacja całego procesu wytwórczego. Staramy się działać bardzo prężnie w kulturze DevOps i to nam przynosi efekty. Kolejną rzeczą, której warto wspomnieć w naszej pracy, to ciągłe usprawnianie i włączanie nowych narzędzi do naszego wachlarza. Mam tutaj na myśli na przykład Codecina, o którym wspominał Kamil, ale także nie tylko te najnowsze narzędzia wykorzystujemy także starsze narzędzia ze względu na to, na ich ugruntowaną pozycję na rynku oraz to, jak efektywnie nauczyliśmy się ich wykorzystywać. Mam tu na przykład na myśli Java czy Selenium. Po
Podsumowując wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, chcemy tutaj podkreślić, że testy są bardzo ważnym elementem procesu wytwórczego. Dlatego warto dbać o jak najwyższą jakość. Żeby wykonywać efektywnie kosztowo testy, należy spojrzeć na konkretny produkt, aby opracować do niego dobrą strategię. Warto tutaj wspomnieć, że testowanie na jak najwcześniejszym etapie ogranicza nam znacząco koszty. W przypadku testów automatycznych powiedzieliśmy, że mogą być one bardzo efektywnym narzędziem i w dłuższej perspektywie na pewno tańsze od testów manualnych. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę na inteligentne planowanie pokrycia tych testów automatycznych, co pozwala nam zaoszczędzić dodatkowe pieniądze. To wszystko w naszym dzisiejszym webinarze. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę się z nami skontaktować, dane dostępne są na slajdzie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na krótką sesję Q&A. Dziękujemy.